Siemanko, Ludziska, z tej strony Metsu i witam was w pierwszej retro przebudowie w 2021 roku. Dzisiaj znajdujemy się w Bytomiu, żeby przebudować w FIFA 11 zespół Polonii Bytom, czyli drużynę, która w sezonie 2010-2011 pożegnała się z rozgrywkami Ekstraklasy i do teraz nie powróciła. I zbytnio nie zapowiada się, żeby miało to nastąpić w najbliższych latach. A jeśli lubicie retro przebudowy, nie zapomnijcie zostawić łapki w górę, to pomoże w rozwoju całego kanału, jak i tej serii. Teraz zaprezentuję wam też siłę pozostałych drużyn. Jeśli któraś was szczególnie interesuje, to w danym momencie zatrzymajcie sobie filmik, żeby zobaczyć, jaki mają budżet transferowy, jaki budżet na pensje i jakie overallowo największe gwiazdy w zespole. My tutaj delikatnie mówiąc nie wyglądamy najlepiej. Co jest fajnego w tej grze? Może od tego zacznijmy. Jeśli chodzi o poziom trudności meczu, na nic to nie wpływa, ale trudność zarządu już wpływa na wysokość budżetu naszego klubu i budżetu na pensje. To mi się podoba. My damy trudność zarządu na klasie światowej, żeby nie było łatwo. I to też jest świetne. Wybieranie sponsora przed sezonem. Możemy wybrać takiego, który da nam na start dużo pieniędzy, albo taki, który będzie dużo płacił za zwycięstwa. Ja biorę tego, który daje dużo na start, bo boję się, że za dużo zwycięstw tutaj nie będzie. Tak wygląda nasz podstawowy skład. Delikatnie mówiąc, szału nie ma. Mamy tutaj piłkarzy nawet z overallem 41. No powiedzmy sobie szczerze, wtedy Ekstraklasy zdecydowanie nie doceniali. I tutaj, w zależności od tego, na jakiej pozycji wystawimy piłkarza, no to też jego overall się zmienia. Pokazuję wam to na przykładzie Waszczaka, czyli na podstawie Słowaka. Jak widzicie, w zależności od pozycji zmienia się jego overall, ale to nie jest perfekcyjne, jeśli chodzi o tą FIFA, bo widzicie, Telichowski to jest głównie lewy, prawy obrońca bądź lewy pomocnik. I zobaczmy, na prawej obronie overall 56, na lewej 56, a jak damy na środek obrony 57. Czy to ma sens? Oczywiście, że nie, ale to jest FIFA i tego po prostu nie ogarniesz. Tutaj mamy dość fajny progres zawodnika pokazany. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało na koniec sezonu, jeśli o tym nie zapomnę. Ale wygląda to naprawdę obiecująco, jak na te lata, w których ta gra była produkowana. Tak wygląda historia menadżera, moim zdaniem nawet lepiej niż w FIFA 21. Tutaj wielki plus dla FIFA 11. I to jest chyba najpiękniejsze, czyli usprawnianie kadry. Możemy za pieniądze poprawiać na przykład intensywność treningu napastników, pomocników, graczy defensywnych czy bramkarza. W zależności od tego oczywiście, ile mamy budżetu. Tutaj w pewnych momentach możecie sobie po prostu filmik zatrzymać i przeczytać, o co chodzi w danym, powiedzmy, dziale. No ale to jest w miarę fajne i zrobione i szkoda, że tego nie ma w FIFA 21, bo przydałoby się. No i tutaj na start przed sezonem mamy 4 sparingi. Pokażę wam ich wyniki, żebyście wiedzieli, w jakiej przed sezonem jesteśmy w formie. No i też postanowiłem wstawić na sprzedaż 3 piłkarzy, nie więcej, bo trzeba też mieć tutaj w miarę szeroką kadrę, bo niestety tutaj żółte i czerwone kartki często się pojawiają i przez to mogą być nieprzyjemności. No i tutaj pierwszy sparing przegrany, 2-3 z Lechią Gdańsk. No nie jest to najlepszy początek, jeśli chodzi o przygotowania do sezonu. Inter Mediolan chce kupić Milenkowicza, gościa są overallem 53, ja zaraz z krzesła spadnę, jak jeszcze jedną taką ofertę dostanę. Akceptujemy. Niech przechodzi do Interu, niech mu się wiedzie. No i takie coś dostajemy po każdym meczu. Ciekawe podsumowanie, jak na tamte lata, całkiem przyzwoite. No i tutaj widzimy, Widzew Łódź wygrał z nami 2-0 w przedsezonowym sparingu. Villarreal zniszczyło nas, wygrywając 4-1. No nie idzie nam najlepiej w tych sparingach. Kolejne 2 oferty od Interu. Dobrze, że mam nisko krzesło, bo to byłby bolesny upadek. 3 piłkarzy Polonii Bytom sprzedanych do Interu Mediolan. Ja nie mam pytań, to jest FIFA 11. No i tutaj widzicie, największa słabość tej gry, za chwilę wam ją zaprezentuję, a są to mianowicie transfery. No i zobaczycie za chwilę, o co tutaj dokładnie chodzi. Pokażę wam, co się stanie, jeśli wyślemy zawodnikom ofertę zainteresowania naszego klubu 0 na 25%. Tutaj jaka jest szansa, że do nas dołączy. Następnie może ustawimy 51% u kolejnego piłkarza. Potem możemy dać, powiedzmy, taką wysokość 76%. No i jeszcze została nam maksymalna ilość, jeśli chodzi o zainteresowanie twoim klubem, czyli 85. I zobaczymy, czy któryś z tych piłkarzy będzie chciał dołączyć do naszego klubu. Wybrałem przeciętnych, bo też nie jesteśmy wybitnym klubem. Bolton niestety też nas pokonuje w ostatnim sparingu 1-0, więc przygotowania spisane na minus. I żaden z tych piłkarzy nie chce dołączyć do naszego klubu. I to jest właśnie to, dlaczego nie nagrałem w poprzednim roku FIFA 11, bo po prostu nie byłem w stanie przeprowadzić żadnego transferu. Ja nie wiem, o co w tej grze chodzi. Ale nieważne co zrobię, to tutaj zawsze są problemy z transferami. Ale może zobaczmy, jakie są powody, że piłkarze odmówili. Bo tutaj powody są różne. Tutaj, że na przykład nie miałby miejsca w podstawowym składzie. Następnie, że zawodnicy źle go przyjęli. Że nie będzie miał miejsca.
No i kolejne dziwne powody. Ciężko tych piłkarzy zrozumieć. To może spróbujmy z mocniejszymi piłkarzami. Może oni nie będą mieli takich wymówek. Złóżmy tutaj ofertę na przykład za Macieja Rybusa, który powiedzmy, że jest trochę poza zasięgiem Polonii, nawet jeśli chodzi o pensję. Tutaj Coutinho widzimy 85% szansy, że przejdzie do naszego zespołu. Kogo jeszcze możemy dać? Na przykład Artura Jędrzejczyka, tutaj jest 51% zainteresowania naszym klubem. I kto jeszcze może znajdziemy? Borysiuka, tutaj jest 85%, więc zobaczymy, jak to się wszystko ułoży. Sprawdźmy, ale przed tym jeszcze pierwsza kolejka ligowa, tak wygląda nasz podstawowy skład. Ułożyłem to najlepiej, jak się dało. Niektórzy niestety spadli z overallem przez bardzo złą formę w tych meczach przedsezonowych. Pierwsza kolejka to mecz z Widzewem. Przed sezonem było tragicznie, a jak będzie teraz, zobaczmy. Tak wygląda ogólnie tutaj symulacja, jeśli jest okienko transferowe. 1-1, no jak na początek nie ma źle. W strzałach dość wyrównane spotkanie, więc ten remis to zasłużony rezultat. No i oczywiście nikt nie chce podpisać kontraktu. To jest jakiś jeden wielki dramat. Legia drwi z naszej oferty w przypadku Jędrzejczyka, bo była chyba za niska. Tutaj widzimy, nie został Borysiuk ciepło przyjęty. Polonia Warszawa też drwi z naszej oferty. A Rybus uważa, że to był krok w tył w karierze, więc dajmy wyższą ofertę Polonii Warszawa. Prawie dwukrotność Coutinho. No i w przypadku Jędrzejczyka trochę powyżej jego wartości, jakieś 400 tysięcy. Zobaczymy, co teraz te kluby odpowiedzą. No bo oczywiście piłkarze się nie zgodzili nawet na transfer. Nie ma szans, żeby się tutaj coś stało. No i zobaczcie, no. Legia uważa, że nasza oferta jest niepoważna. A co powiedziała Polonia Warszawa? Że oferta jest niepoważna. Dobra. Teraz daje trzykrotność wartości Coutinho. On jest na liście transferowej, więc chcą go sprzedać. Podobnie jak Jędrzejczyka, tutaj idzie dwukrotność wartości tego piłkarza. I zobaczmy, co się stanie. No oczywiście nie podpisali kontraktu. Jakoś mnie to nie dziwi. A zobaczmy powody, bo to może być ciekawe. Nasza oferta jest niepoważna. Dwukrotność wartości piłkarza wystawionego na listę transferową i to jest niepoważna oferta, a tutaj trzykrotność wartości piłkarza i to według gry jest niepoważna oferta. Ja po prostu nie mam pytań. Ale weźmy też na przykład takiego piłkarza, no totalny szrot, taki Barton, 42 overalla, wart 13 tysięcy, daje za niego 130, jemu daje pensję 10 razy wyższą niż miał do tej pory. I zobaczmy, jaka będzie jego odpowiedź. Przekonajmy się. Tutaj jeszcze wcześniej dostaję walkovera, bo tak jak mówiłem, tutaj żółte i czerwone kartki występują bardzo, ale to bardzo często. Tutaj mam aż 4 piłkarzy zawieszonych, a mam tylko 3 poza szeroką kadrą, więc nie starczyło mi piłkarzy, żeby zagrać spotkanie. To jest właśnie magia. To jest właśnie magia FIFA 11. No i oczywiście nie chcę podpisać kontraktu. Klubowi dałem 10-krotność jego wartości, jemu dałem 10-krotność pensji, a on nie chce podpisać, bo nie został ciepło przyjęty. No szkoda słów na tą grę naprawdę, jeśli chodzi o te transfery, więc zrobimy usprawnianie kadry, bo na co mam wydawać pieniądze? Nie mogę kupić żadnego piłkarza, czy dobrego, czy słabego, czy totalny szrot. Nikogo nie mogę kupić, więc inwestujemy w tą kadrę, bo nic nam po prostu innego nie pozostało z pieniędzmi. Tutaj chyba już wydałem maksymalnie, ile się dało, no bo też nie jesteśmy najbogatszym klubem, więc usprawniamy naszą kadrę. I tutaj mamy dwumecz w pierwszej rundzie Pucharu Polski. Pierwszy mecz z Ruchem Chorzów. W Chorzowie wygrywamy 1-0. No delikatnie mówiąc, nie była to daleka wycieczka, ale jeszcze mamy mecz rewanżowy. A wcześniej dostaliśmy od Bayernu ofertę za Radzewicza, który ma overall 58. Odrzucamy, bo mi już brakuje piłkarzy. Jakie tu są oferty? Inter, Bayern, wszyscy chcą graczy z Polonii Bytom. A tutaj widzimy koniec okienka transferowego. W sumie w moim życiu to niewiele zmieniło, ale niestety w Bytomiu z Ruchem przegrywamy 1-2. W meczu rewanżowym i tak kończy się nasza przygoda w Pucharze Polski już w pierwszej rundzie. Tutaj jeszcze macie artykuł, że jest to koniec marzeń. Przynajmniej te artykuły wyglądają naprawdę fajnie, jak na tamte lata. No i tutaj Matawu doznał kontuzji, wypada na 1 tydzień, więc nie jest to poważny uraz. A gdy piłkarz wraca, pojawia się taki komunikat. Dobrze, że była ta jedna kontuzja, to mogłem wam to przynajmniej zaprezentować. No i po tutaj dla nas 10 kolejkach zobaczmy, które miejsce zajmujemy. Lech jest liderem, 31 punktów na koncie, on rozegrał już 11 spotkań. My jesteśmy na 15 miejscu i powiem wam jedno, przy tej kadrze, jak ja nie zajmę ostatniego miejsca, to naprawdę będę w 7 niebie, bo zobaczcie ten skład, no delikatnie mówiąc, szału nie ma, a nie mogę nawet nic wzmocnić, bo nie mogę nikogo kupić. Tutaj dostajemy informację, że się okienko otwarło, no dzięki za info, ale i tak nikogo nie mogę kupić, więc świetna wiadomość. No i tutaj zarząd zastanawia się, czy nas nie zwolnić. No bardzo szybko, czyżbym nie przetrwał nawet pierwszego sezonu, okienko zamknięte. No znowu, nic to nie zmieniło w moim życiu, ale dzięki za info. A tutaj po 20 albo dla niektórych 21 kolejkach, zobaczmy, które miejsce zajmujemy. No na pewno nie w pierwszej dziewiątce.
Idziemy na dół, szukamy Polonii Bytom i jesteśmy na samym dnie. W sumie te dno tabeli, czyli Polonia i Arka, wyglądają jak w prawdziwym życiu na koniec sezonu, obyśmy jednak trochę awansowali do góry, no bo nasz podstawowy skład nie wygląda dobrze, ale też nie ma wielkich zmian, bo wielkich zmian być nie może. No i tutaj widzicie kolejny walkover, czterech piłkarzy znowu zawieszonych. No i w ostatniej kolejce przegraliśmy z Legią 0-2. No i możemy zobaczyć, które dało nam to miejsce w ligowej tabeli, ale wcześniej tutaj statystyki. Nawet nie oddaliśmy celnego strzału. No i koniec sezonu, mamy tutaj taką informację. I teraz możemy zobaczyć, które mamy miejsce. Mistrzem jest Lech Poznań, druga Wisła Kraków, trzecia Legia Warszawa, czwarta Polonia Warszawa, piąte Zagłębie Lubin. Ale my idziemy na samo dno, zobaczymy, czy tam się znajdujemy. Nie, jesteśmy na 13 miejscu, uciekliśmy spod topora. Ostatnia Lechia Gdańsk, przedostatnia Arka Gdynia. I gdyby tutaj były spadki, to te dwie drużyny pożegnałyby się z Ekstraklasą. Jak na Polonie Bytom 13 miejsce, to myślę świetny wynik. Żurawski został królem strzelców. Tutaj najwięcej Szymanek miał żółtych, łącznie czerwonych kartek. A jeśli chodzi o bramkarzy, to najwięcej czystych kąt miał Jasmin Burić. I też stracił najmniej bramek. Tak jak tutaj było wcześniej powiedziane, Lech Poznań mistrzem Polski, druga Wisła Kraków. Jeszcze zobaczmy Puchar Polski, bo to może być interesujące, kto to wygrał. Tutaj widzimy Wisła Kraków wygrywa finale Pucharu Polski z Jagiellonią Białystok. Brawa dla ekipy Białej Gwiazdy. Hryczko, Matawu, Waszczak i Bykowski z Polonii Bytom. W drużynie sezonu jak na 13 drużynę czterech piłkarzy w takiej jedenastce, to musi robić wrażenie. No i tutaj z każdym możemy przedłużyć na koniec sezonu kontrakt, więc myślę, że można tą opcję zaznaczyć. Dość ciekawa opcja, powiem wam szczerze. Takie coś nie byłoby złe nawet w FIFA 21. No i na koniec sezonu też dostajemy oferty od innych klubów. Zobaczmy, z jakich lig dostaliśmy oferty. Poza Polonią Bytom jest tutaj oferta z UC Dublin i Macclesfields. No nie są to wielkie oferty, ale na razie też nie mieliśmy wielkiej reputacji menadżera. Ale fajna opcja. Też chciałbym, żeby to było w nowych FIFA-ch, że na koniec sezonu albo zostajemy w naszym klubie, albo podpisujemy z innym. No bo teraz wiadomo, dostajemy w inny sposób też oferty, ale takie coś na koniec sezonu myślę, że byłoby fajne. No i tutaj w podstawowym składzie w miejsce Żydki jeszcze byłby Sawala, ale zapomniałem go dodać. Ale na tym będziemy kończyć tą przebudowę. W poprzednim roku FIFA 11 mnie pokonała. W tym roku uznałem, że jeśli FIFA 11 ma mnie pokonać, to niech to chociaż zrobi na wizji, żeby z tego jakiś odcinek powstał. No i to jest dla mnie największy mankament FIFA 11, że tutaj te transfery to jest jakiś jeden wielki dramat. Nie wiem w sumie od czego to jest uzależnione, bo na FIFA 11, z tego co pamiętam, jak grywałem sobie w tych latach, to za bardzo się nie skupiałem, bardziej skupiałem się na FIFA 10, a potem na FIFA 12. FIFA 11 była jakoś taka, przeze mnie delikatnie mówiąc, odpuszczona. No i chyba nie żałuję, bo jakbym nad nią więcej czasu spędził, to kto wie, może z tej gry bym się skutecznie wyleczył. No bo sami widzieliście, nie mogliśmy pozyskać dobrych piłkarzy, nie mogliśmy pozyskać słabych piłkarzy i nie mogliśmy pozyskać nawet piłkarzy o tragicznie słabym overallu, proponując im 10-krotność pensji, którą mieli do tej pory, a klubowi 10-krotność wartości tego piłkarza. No ale przynajmniej kilka fajnych rzeczy było, o których wam wspomniałem w tym filmiku. Nie wszystko złe, co w FIFA 11. Były też tutaj fajne rzeczy. No ale za ten filmik już wam dziękuję. Jeśli chodzi o retro przebudowy, to planuję je robić co 2 tygodnie, żeby też ludzie, którzy lubią przebudowy z aktualnej FIFA, mieli coś dla siebie na tym kanale. Więc jednego tygodnia będzie retro przebudowa, w następnym przebudowa z FIFA 21, a potem znowu retro, do której FIFA zawitamy za jakiś czas, to przekonacie się już niebawem. Za ten materiał bardzo wam dziękuję. No i w sumie możecie proponować jakieś polskie kluby z dawnych lat w komentarzach. Zobaczymy, do której FIFA mój komputer da radę obsługiwać grę. Trzymajcie się!